Cześć, witajcie. Ja jestem Marcin Kryński. A w dniu dzisiejszym chciałem wam pokazać jak wejść w opcje deweloperskie, czyli jak uruchomić tą opcję dostępu programistycznego, rozszerzonego dostępu w telefonie Samsung Galaxy, na chwilę. Samsung Galaxy Note 8. Jak to należy zrobić? W pierwszej kolejności najprostsza opcja, jaką bym Wam proponował, to jest wejście w aplikację. Klikamy na aplikację, Następ... następnie settings, i ja używam po prostu lubki, czyli klikam lubkę i piszę tutaj: About, czyli o telefonie. Kiedy klikniecie lubkę About, wyświetli się ta druga opcja: About Phone. Klikamy tą drugą opcję o telefonie. I dalej wybieramy Software Information, czyli informacje o oprogramowaniu, tak to będzie po polsku. Klikamy właśnie to coś. Wyświetla nam się masa informacji, których nie musimy nawet czytać. Szukamy tutaj e, informacji, która mówi nam: Build a Number to coś. I tutaj zaczynamy klikać. Sześć razy zazwyczaj, bardzo szybko, rysikiem czy palcem wystarczy, i wyświetla się ten komunikat, który widzicie, czyli No need, no need developer mode, developer mode has already been enabled. I to wszystko. Generalnie to jest najprostsza, najszybsza metoda uruchomienia właśnie tych opcji deweloperskich, dostępu deweloperskiego, programistycznego do tego urządzenia. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli spodobało Wam się to wideo, jeżeli Wam pomogłem, dajcie lajka. Pozdrawiam Was serdecznie z Wielkiej Brytanii. Marcin Kryński. Hej!